Cześć! Jak pokazaliśmy Wam w Orzuczynie, przedwiośnie i późna jesień to idealny czas, aby zobaczyć ruiny starych zamków i pałacy. Dlatego dziś przyjechaliśmy do Stryjowa, aby pokazać Wam ruiny tutejszego pałacu. Do pałacu prowadziła neogotycka brama zaprojektowana przez ówczesnego właściciela, Feliksa Smorczewskiego, który był artystą. Bardzo fascynował się neogotykiem i postanowił również przy bramie zaprojektować kordegardę w formie zamku. Zameczek to tak naprawdę domek odźwiernego. Wzorowany był na starożytnym zamku Świętego Anioła w Rzymie. Składał się z podpiwniczenia, a także z wieży dwukondygnacyjnej. Już sama wieża i brama wjazdowa robiły wrażenie na odwiedzających pałac gościach. A to dopiero początek atrakcji, które czekają na Was w Stryjowie. Zaraz za bramą znajdowała się szeroka aleja, po której obu stronach rosły kasztanowce, a wokół nich rozpościerał się park w stylu romantycznym. Park został zaprojektowany przez ówcześnie jednego z najbardziej znanych planistów, Waleriana Kronenberga, który projektował m.in. również park w Zamościu. Rosło tutaj 450 drzew w 13 różnych gatunkach, m.in. kasztanowce, jesiony, olsze, graby, a nawet lipy. Piękny i imponujący niegdyś park obecnie żyje własnym życiem. Trudno odnaleźć tutaj wytyczone kiedyś alejki, nawet główną aleję kasztanową. Obecnie przypomina bardziej las, gdzie wśród drzew wyłaniają się tajemnicze ruiny. Idąc już nie wytyczonymi alejkami, a wydeptanymi ścieżkami, nie przez park, a przez las, docieramy do ruin pałacu w Stryjowie. Takich miejsc jak pałac w Stryjowie jest w okolicy wiele, więc gorąco zachęcamy Was do tego, żeby odwiedzić je teraz wiosną albo późną jesienią. W 1879 roku Medard Adolf Smorczewski zakupił posiadłość w Stryjowie. To również on przekształcił dwór w neogotycki pałac, który zapisał swojemu najmłodszemu synowi Feliksowi. Razem z pałacem Feliks otrzymał również gorzelnię, młyn i stajnię. Początkowo pałac składał się tylko z środkowej części w kształcie prostokąta. Jednak Feliks postanowił kontynuować dzieło ojca. Dobudował skrzydło zachodnie w formie czworobocznej wieży, która była ozdobiona herbami rodzinnymi. Feliks był estetą, dlatego wkrótce powstała również część wschodnia. Cały pałac został zbudowany z cegły i otynkowany. Ozdobą skrzydła wschodniego był ganek, na który wchodziło się schodami po jego obu stronach, a nad nim znajdował się balkon z balustradą, z którego można było podziwiać okoliczne stawy. Hrabia zadbał również o wykończenie wnętrz pałacu w najdrobniejszych detalach. Ściany zdobiły kolorowe tkaniny, a na podłodze znajdowały się parkietowe posadzki. Wnętrza zdobiły także włoskie meble oraz wykończenia drzwi. Skrzydło zachodnie najlepiej zachowało się do dzisiejszych czasów. Można zobaczyć schody do niego prowadzące, balkony, tarasy, a nawet kamienne wazony na samym szczycie wieży. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na do dzisiaj zachowane herby rodziny Rawisz-Smroczewskich oraz Leszczyńskich, które hrabia kazał umieścić na ścianie budynku. Spacerując po ruinach pałacu, człowiek zastanawia się, jak to jest możliwe, że z niegdyś tak pięknego budynku została taka ruina. Wszędzie walą się cegły, kawałki powyginanej blachy i kawałki drewna. W pałacu w najlepszym stanie zachowały się piwnice, w których niegdyś hrabia z pewnością trzymał wykwintne trunki. O tym, że właściciele nie bali się ciekawych rozwiązań architektonicznych, świadczy ten ganek, a przynajmniej wejście do niego. Bardziej przypomina jeden z budynków z baśni Tysiąca i Jednej Nocy.
Hrabia dbał nie tylko o swoje życie doczesne, ale chciał również zadbać o to, gdzie spocznie po śmierci. Dlatego nakazał zbudowanie tej neoromańskiej kaplicy grobowej, której pomógł mu artysta samouk. Architekt Stanisław Potrzelężny zaprojektował kaplicę grobową z ołtarzem i niszami, w których mieli spocząć ówcześni właściciele – Felix i Zofia Smorczewscy. Felix i Zofia nigdy nie spoczęli w tym miejscu, jednak warto je odwiedzić ze względu na to, że stanowi obecnie ozdobę całego kompleksu pałacowo-parkowego. W okresie I wojny światowej rodzina Smorczewskich wyjechała do Paryża, a dobrami zarządzał administrator. Po ich powrocie okazało się, że pałac jest poważnie uszkodzony, ale mimo wszystko udało się go odbudować. Pałac przetrwał również II wojnę światową, jednak został odebrany rodzinie, która wyemigrowała do Wielkiej Brytanii. W latach 80. XX wieku w tym miejscu znajdowała się jeszcze szkoła. Jednak gdy dzieci opuściły szkolne mury, a tak naprawdę mury pałacowe, pałac zaczął podupadać. Pałac podupadał od dawna, ale dopóki była tutaj szkoła, a w pałacu mieszkał dyrektor szkoły, w miarę jeszcze się trzymał. Alejki parkowe były zadbane i działały stawy. Jednak kiedy pałac został zwrócony prawowitym właścicielom, zupełnie się rozsypał. Spadkobiercy prawowitych właścicieli planowali podobno otworzyć tutaj ośrodek wypoczynkowy. Jednak do realizacji tych planów nigdy nie doszło. I pałac z roku na rok popada w coraz to większą ruinę. Trudno uwierzyć, że do tak ogromnej dewastacji tego miejsca doszło w zaledwie 30 lat. Tym bardziej zachęcamy Was, żeby przyjechać do Stryjowa i zobaczyć pałac, kaplicę grobową i otaczające go budynki, a także pospacerować po parku. Być może już niedługo niewiele z niego zostanie. Do zobaczenia w kolejnym niezwykłym miejscu.